Cześć piękni ludzie, jestem Heavyro, po drugiej stronie jest... Frono, cześć. I dzisiaj dla was recenzujemy rozdział One Piece'a numer 775. Wszystko dla miłości do Lucian. Luciana. Tak. No to byłby plot twist. Prawda. No dobra. I zaczynamy od tego... Że jest opłatka. O tej okładce nie będziemy mówić, bo są tam jakieś postaci, których nie rozpoznaję, nie wiem, tam blondy, tak, jakiś Renifer. Tak, ten szkielet. Nie wiem, bo ja pamiętam jakieś, mam na nim głowę kiedyś. Przebłyski w pamięci. Ale nie, to muszę być szalony. Ale nie, okładka jest miła i znowu panowie animatorzy nie będą musieli myśleć nad tą openingiem. Dokładnie, więc dobra. Zaczynamy. I jak wiecie, ostatnio Diola została pokonana ostatecznie, no, będąc zlokautowana przez tonowego idiotę. Dokładnie. No. Przy użyciu zszycia. Tak, i okazało się, że Monferi oprócz leczenia każdej rany, poświęcając część swojego życia, potrafi odbudować budynek. Dobra, nie no, spoko. Bo Monferi budowniczy. Dokładnie. Pomożecie, nie. No to jest głupie. No i jeszcze oprócz tego mamy też oczywiście Leo i Monferi, które się przekomarzają. I to jest dziwne, bo tam nasz wujek Herkules mówi, że ona jest dla wszystkich dobra, tylko dla Leo jest taka zła. A z drugiej strony ja się dziwię, bo co ona się odezwie do Leo, to Leo daje jej prosto wszczenę ze swoim uwagą pod tytułem idź stąd wrebna babo. No, albo dupsko ci urosło, jak w poprzednim chapterze. Dokładnie, ale niestety mam serię zakochaną w tym idiocie, bo on jest jak rycerz. Na śniącej zbroi. On ma to gdzieś. Czyli dobra, to łapie się do naszego męskiego rozdziału. Dokładnie, bo teraz zaczyna się prawdziwie męski rozdział. Prawdziwie męska część dla prawdziwych mężczyzn. Jeśli nie jesteś prawdziwym mężczyzną, to odejdź od odbiornika. Totalnie swoje wyjście. Tak. Totalnie swoje wyjście. Wracamy do walki Franki kontra Senior Pink. Tak, tak. I generalnie to jest fajna walka, bo spodziewaliśmy się oboje, że to będzie bo napierdalają się te zlewa z prawdziwych mężczyzn i w ogóle over the top. A la Gurren Lagann. Ale no, nie, to nie jest tak proste. Okazuje się, że Senior Pink ma bardzo tragiczne backstory. No tak, ale słuchajcie, zanim to powiemy, to oni się wymieniają ciosami i w ogóle wszyscy, co oglądają tą walkę, oni się dzieją, dlaczego kurde nie unikacie tych ciosów? Ponieważ są męscy i prawdziwy mężczyzna nie unika ciosów, ponieważ... Jezus Maria, aż się zapowietrzyłem z wrażenia. Pokonuje swojego przeciwnika, przyjmując wszystkie jego ciosy na klatę. Dokładnie. I wymieniają się. Jeden strzeli w mordę, drugi użyje rzutu z wrestlingu. No jest spoko. Później jeden użyje więcej pięści, drugi użyje rzutu z wrestlingu zwierzy. Tak, i to jest fajne. I od razu... I mamy coś takiego, że przed tym rzutem zwierzy senior powiedział do Frankiego tak, jeżeli przeżyjesz ten rzut na matę, to dam ci się... No, nie to będę przegrałem. Się tak, to przegrałem. I słuchajcie, i to jest zarąbiste, bo i po prostu ten moment, kiedy Franki leży, jest taki malutki kadr, gdzie widzisz takiego Frankiego typu w trybie Terminatora, typu wie, że to jest skończone. Senior nie ucieka, senior stoi. I przyjmuje jego paracz ciosów na klatę. Tak.
bo mamy tutaj ulepszonego boksującego Frankiego. Teraz mamy żelaznego boksującego Frankiego. Tak, dokładnie. I tutaj się zaczynają właśnie retrosy. Że senior Pink generalnie miał fajną rodzinę, miał tam syna, córkę, to syn chyba był, nie? Tak, to był syn. Miał syna, Gimnet. Miał żonę, która nie cierpiała piratów, nie cierpiała ich pewności siebie. Lecą powiedział, że jest bankierem. Tak. I od tego się wszystko zaczęło. Później mamy przeskok taki mały, że senior Pink wraca do domu i zostaje tam płaczącą żonę i ona się pyta, gdzie byłeś? Wcale nie jesteś bankierem, nasz syn nie żyje. Dostał gorączki. Umarł na gorączkę. Ja przypomnę, że śmieję, ale te wspomnienia są robione jakby... Dajmy najbardziej męską historię dla samotnego faceta niosącego ciuchy swojego zmarłego syna. To jest później, ponieważ... Ale to jeszcze to nie jest to. To nie jest to. Żona kiedyś się dowiaduje, że on ją okłamał, to ucieka w samą burzę. Tak, ucieka w burzę i wpada pod lawinę błotną i jest warzywem. Spoko. I zostaje warzywem. Tak, zostaje warzywkiem, ale to jeszcze nie jest koniec historii, ponieważ zostaje warzywkiem. Senior Pink oczywiście jako kochający mąż, ble, 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 przychodzi ją odwiedzać w szpitalu. I okazuje się, że ona się uśmiecha, jak on zakłada ten taki właśnie czepek dziecięcy, który należał do ich syna Gimleta. I jest cały moment, bo on to na początku robi to, żeby ją sobie przypomnieć, bo Gimlet był podobny do swojego ojca. Coś nowego, nie? I słuchajcie, to jest taki moment, kiedy on to zakłada dla śmiechu, ale widzi, że się jego... Nie reagująca na nic żona się delikatnie uśmiecha na ten widok, reaguje na to, to on zakłada ten czepek i paraduje potem po wszystkim. Ludzie mówią, ty nic nie mów, on przeżył śmiech swojego syna, więc może być trochę szalony. Dokładnie, że żaden facet by tego nie wytrzymał. I kurde, i on potem to nosi. I teraz człowiek sobie tak myśli, to jest pokręcone, ale to jest... Ale nadal imponuje mi. Naprawdę, senior Pink to jest naprawdę imponująca postać, jak dla mnie. No jest, bo tutaj to... I to wszyscy sobie z niego robią jaja, najbardziej diamanta i glutek. Ale to, że on to robił. I najlepiej mieć wspomnienia, kiedy okłada cię ponad dwumetrowy robot. Tak, ale to są shoneny, więc retrospekcji dostajesz właśnie w takich momentach. I słuchajcie, jak mogę najbardziej męsko zakończyć ten rozdział? Senior Pink ma delikatnie zamknięte oczy. Płacze męskimi łzami, ukonany przez Frankiego. Franki do niego podchodzi, bierze wielką ręką, wyciera mu łzy i mówi: nie mam ślepego pojęcia, co cię doprowadziło do tego, że tak płaczesz, bracie. Ale pewnego dnia spotkamy się znowu i osuszymy parę szklanek, a ty mi opowiesz o tej swojej, Lucja. Fuck yeah! Testosteron plus 500 po prostu. Dokładnie. Słuchajcie, testosteron jest tak wielki, że zatrzymanie nie ma rozdziału One Piece'a. Serio? Nie ma? Nie ma. Kurczę. Ale ten cały testosteron będzie mnie musiał przytrzymać przy życiu. No wiesz, no muszę być się postara. Dobra. Ale wiecie co? Ta sama końcówka to po prostu. No jak można doprowadzić, że żal ci faceta chodzącego w dziecięcym
ciucha. No. No i oczywiście... No i mam nadzieję, że jest... Mocno. Byłem pod wrażeniem tego rozdziału. Naprawdę, naprawdę, naprawdę szacun dla Ody, że coś takiego zrobi. Tak, i mógł pewnie tego nie robić, bo i tak pewnie może spotkamy gdzieś tam. Dobra, bo Odzie to nigdy nie wiadomo. Ale no, dość małe szanse, że spotkamy gdzieś senior Kinga. A on sobie usiadł i zrobił no, takie retrospekcje odpyte, bo wymyślił chyba najbardziej... Co najbardziej męski facet mógłby zrobić, jak ginie twoje dziecko, twoja żona reaguje tylko na to, jak nosi w berpecie. No tak, nosi, ale to jest dobra fabuła na film z Van Damme. Pewnie jest, pewnie już jeden taki jest. Tak, albo powstaje. Berbecie Fury. Berbecie Fury. Ale nie, słuchajcie. Ale nie, naprawdę, rozdział był spoko. Rozdział był spoko. Tak, był prawdziwie męski. Był prawdziwie męski. I my, słuchajcie, my nie przedłużamy. I więc, jeżeli dzisiaj nie nosi swojej berbeci i ma swoje urodziny, to wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Cześć.